No, wydaje mi się, że tutaj chyba będę miał przeprawę przez pokrzywy. Co się rozbiorę, to zaczyna padać. Szlak by to trafił. Szczekające niemiłosiernie psy. Ciągle spadający bidon. A może zagubiona ścieżka w lesie? Albo ubłocony rower? Czy co gorsza, nieprzewidziana awaria? No, mogłoby się wydawać, że realizowanie własnych pasji może sprawiać wyłącznie przyjemność, zwłaszcza jeśli poświęcamy im sporo energii i wkładamy dużo serca. No to jednak zgodzicie się ze mną, że jaka ta pasja by nie była, no to w określonych sytuacjach, w określonych okolicznościach może się zdarzyć, że nasze ciśnienie wzrasta, na usta cisną się niecenzuralne słowa. O kur... Albo co gorsza, przedmioty wokół nas zmieniają swoje miejsce i właśnie o takich sytuacjach w turystycznej jeździe rowerowej spróbujemy za chwilę podyskutować. Rafał z tej strony, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Połowa lutego to nie najlepszy moment, żeby kręcić jakieś dalekie wyprawy rowerowe, chociaż kto wie, pewnie i tacy też się znajdą, ale żeby dotrwać jakoś do wiosny, proponuję na początek krótkie rowerowe ćwiczenie z wyobraźni. Zamykamy oczy. Piękny, słoneczny, ale niezbyt upalny, późno wiosenny dzień, więc ruszamy o poranku pełni energii, optymizmu i radości. A po paru kilometrach przytrafia nam się coś takiego. Przed Wami pięć sytuacji, które zawsze podnoszą mi ciśnienie. Trzy z nich, myślę, będą Wam dość bliskie, jeśli mogę tak się wyrazić, na pewno także i Was dotyczyły. Natomiast pierwsza, a wydaje mi się, że na pewno ostatnia, może Was zaskoczyć, więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, ruszamy. Słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie, ale podczas nagrywania tego odcinka zobaczcie, co mi się przytrafiło. Może Was zaskoczy fakt, że zaczynam narzekanie jeszcze zanim wsiądę na rower. No bo pierwsza sytuacja, która bardzo mnie zawsze stresuje, to są przygotowania do wyjazdu. I nie mam tutaj na myśli planowania czy myślania rowerowej trasy, no bo siedzenie w mapach, dłubanie, kalkulowanie, obliczanie, wymyślanie to jest coś, co bardzo sobie cenię, bardzo lubię i mógłbym to robić cały czas, zwłaszcza na tych tradycyjnych, papierowych mapach. Także nie o takie przygotowanie mi chodzi. Chodzi mi raczej o to, że przychodzi ten dzień wyjazdu, kiedy już wszystko mamy dopięte, czas jest, pogoda w miarę zapowiada się dobra. No i trzeba ten cały sprzęt, który ze sobą zabieramy, to właśnie gdzieś spakować, gdzieś upchać, bo wtedy zawsze mam obawę, że czegoś zapomnę, czegoś ważnego. I nie bez przyczyny o tym mówię, bo kilka razy zdarzyło mi się już zapomnieć czegoś bardzo istotnego. A najbardziej kuriozalną i wręcz januszową sytuację miałem kilka lat temu, kiedy kręciłem małą pętlę bieszczadzką w okresie późno-zimowym, wczesno-wiosennym. Wyobraźcie sobie, że nie zabrałem wtedy czegoś tak istotnego jak kask rowerowy. Zorientowałem się dopiero, że go nie mam, jak już byłem na parkingu i ściągałem rower z bagażnika i wtedy niestety okazało się, że tego kasku nie zabrałem. To możecie sobie wyobrazić, jak się poczułem. Ale jak możecie się domyślić, jazda bez kasku w Bieszczadach, po drogach, które jeszcze miejscami były mocno oblodzone, no bardzo mnie frustrowała i bałem się, żeby przypadkiem gdzieś gleby nie zaliczyć, no bo wtedy mogłoby się to różnie skończyć. A oczywiście standardowe zapominanie dodatkowej karty pamięci albo baterii zapasowej, albo co też mi się czasem zdarzyło, telefonu. No to są rzeczy, które też, myślę, każdemu z nas się od czasu do czasu zdarzają i każdemu podnoszą ciśnienie. Także przygotowania do rowerowej pętli są bardzo frustrujące, ale próbuję sobie z tym jakoś radzić, właśnie tworząc krótką checklistę tego, co
trzeba zabrać, a w moim przypadku nie jest tego mało, no bo jeśli się chce jechać na cały dzień, przy okazji coś nagrywać, vlogować, no to trochę tych gratów trzeba ze sobą zabrać. Ci z Was, którzy jeżdżą i też próbują coś nagrywać, no to doskonale wiedzą, z czym się wiąże taka rowerowa wyprawa. No a jak to jest u Was przy przygotowania do rowerowego wypadu? Też podnoszą Wam ciśnienie, czy raczej nie możecie się już doczekać? I nawet jak czegoś zapomnicie, nie traktujecie tego jako problem, napiszcie koniecznie w komentarzu. Drugi punkt będzie dość oczywisty i myślę, że każdego z nas irytuje i frustruje podobnie. Mianowicie mam na myśli pogodę, a nawet nie to, że pogoda jest brzydka, no bo wtedy raczej nic z nas się nie wybiera na rower. W moim przypadku wygląda to inaczej. Kiedy wiem, że będzie padać, będzie wiało, będzie zimno, no to po prostu na rower się nie wybieram. No i wtedy to nie jest dla mnie sytuacja stresująca. Ale inaczej jest, kiedy prognozy są bardzo optymistyczne. Zapowiada się piękny dzień, bezwieczny, słoneczny, niezbyt upalny i oczywiście niedeszczowy. I wtedy rano wybieram się na rower, wszystko ze sobą zabieram, te wszystkie punkty, o których mówiłem wcześniej, odhaczam, wszystko zabrane, rower na samochodzie, na bagażniku. Jedziemy do miejsca startu. Ściągam rower, wyruszam, pięknie świeci słońce, jest bardzo przyjemnie, a po 2-3 godzinach pogoda zmienia się radykalnie. Ni stąd, ni zowąd zaczyna wiać, zaczyna padać, zaczyna być zimno. Ciężko sobie z tym radzić, no bo co możemy poradzić na zmieniającą się pogodę? Możemy tylko gdzieś przeczekać, schować się na moment. Ocenić, czy dalsza jazda ma sens. Wcześniej oczywiście warto również zaplanować jakiś wariant skrócenia drogi. Ja zawsze taki wariant sobie opracowuję. Zawsze mam taką alternatywną drogę powrotu, wcześniej wymyśloną na mapie. I wiem, że jeśli pogoda zacznie być uciążliwa i nie pozwoli na to, żeby dalej kręcić, no to zawsze jest szansa, żeby z tej alternatywnej ścieżki powrotu skorzystać, no i skrócić pętlę, co oczywiście wiąże się z tym, że nie czuję wtedy wielkiej satysfakcji, zwłaszcza jeśli dzieje się to zaraz na początku drogi. Moje pętle są wyłącznie jednodniowe, więc zawsze staram się je tak obmyślać, żeby pogoda była w miarę sprzyjająca. Jest to łatwiej zrobić, łatwiej się strzelić w jakieś okienko pogodowe, jedno czy dwudniowe i te dobre warunki wykorzystać, ale mam świadomość, że przy kilkudniowej wyprawie, zwłaszcza planowanej gdzieś grubo wcześniej, no to może być z tym różnie. Nie zawsze się uda dobre warunki wstrzelić, a dojechać trzeba. Więc napiszcie, jak to jest u Was. Bardzo chętnie skorzystam z Waszych porad, jak sobie radzić ze zmieniającą się pogodą, która w moim przypadku, jak mówię, jest zawsze najbardziej frustrująca. Przyczyna frustracji i złości też myślę jest dość oczywista, ale temat będzie bardziej kontrowersyjny niż wspomniana wcześniej pogoda, no bo dotyczy ona innych użytkowników drogi. No i tutaj sprawa się otwiera, ponieważ innych użytkowników drogi mamy zawsze mnóstwo, a inni użytkownicy drogi, którzy najbardziej mnie denerwują na drodze, to są ci za kierownicą i na czterech kołach. Myślę, że każdy z nas doświadczył sytuacji takiej, że wyprzedzający nas samochód nagle, nie wiadomo dlaczego, zajeżdża nam drogę, bo chce skręcić w prawo, niejednokrotnie nie sygnalizując tego, więc wtedy my musimy szybko hamować, więc jest to taka dość typowa sytuacja. A druga typowa sytuacja to oczywiście przejeżdżanie po naszej lewej stronie z dużą prędkością. W momencie, kiedy akurat na naszej drodze obok znajduje się, nie wiedzieć dlaczego,
Bardzo duża, bardzo piękna i bardzo błotnista kałuża. Każdy z nas wie, czym to się kończy. Druga sprawa to inni użytkownicy drogi na dwóch kółkach, czyli rowerzyści, którzy też niejednokrotnie dość beztrosko traktują sobie przepisy ruchu drogowego, a mnie najbardziej zawsze irytują lokalsi gdzieś w małych miasteczkach czy wioskach, którzy nie dość, że nie oświetleni w jakichś późnych godzinach, to jeszcze traktują tę drogę, po której się poruszają, jako swoją własność, no bo czują się tam jak u siebie, a i w ogóle nie zwracają uwagi na to, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie. Na pewno też każdy z Was spotkał peleton rowerowy, który nie jedzie jeden za drugim, tylko obok siebie. Często jest ich bardzo trudno wyprzedzić. Ciężko za taką grupą podążać, zwłaszcza jeśli ona jedzie dość luźnym tempem i są to raczej amatorzy rowerowi, no bo wiadomo, że jeśli to są zawodowcy albo ci, którzy mają ambicje być zawodowcami i kręcą w jakiejś grupie, no to wtedy jadą troszeczkę sensowniej, często zwracają uwagę na innych użytkowników drogi, na innych rowerzystów także. A skoro mówimy o grupowej jeździe rowerowej, no to wydaje mi się, że podczas takich wspólnych wyjazdów też zdarzają się różne nerwowe sytuacje, które mogą powodować wzrost ciśnienia. Ciężko mi to trochę komentować, bo jak wiecie, ja raczej staram się jeździć sam. Od jakichś paru lat no już nie jeżdżę w grupie, ale z tego co pamiętam, bywało różnie. Najbardziej frustrujące chyba jest zróżnicowanie tempa jazdy, zwłaszcza wśród rowerzystów, którzy spotkali się dość przypadkowo i nagle próbują razem gdzieś się wybrać, a jest to może i dłuższa trasa. Wtedy zapewne dobranie tego odpowiedniego tempa jest trudne. Jeśli chodzi o środki zaradcze, no to niewiele tutaj możemy poradzić na to, że jeden czy drugi kierowca, czy inny użytkownik drogi jest jaki jest. Jedyne co nam pozostaje, no to po prostu przewidywać, starać się przewidywać to, co się dzieje za nami, przed nami, obok nas. Nie zawsze to jest możliwe, ale tam, gdzie wjeżdżamy na jakiś ruchliwy teren, warto trochę zwolnić, rozglądnąć się, obejrzeć, nawet czasem się zatrzymać, przepuścić jednego czy drugiego mądrego. Niech sobie pojedzie, oni mają niestety więcej szans niż my w starciu na drodze. Lepiej zejść, odczekać, niech ta ciężarówka czy ten traktor przejadą, nam się nie spieszy, zwłaszcza jeśli kręcimy samemu. Wtedy na pewno unikniemy i stresowej sytuacji i na pewno będzie to bezpieczniejsze zarówno dla nas, jak i dla innych użytkowników drogi. Nikt z nas nie lubi takich rowerowych incydentów, czyli zerwanych łańcuchów, zerwanych haków, zepsutych nagle przerzutek, urwanych szprych czy standardowych kapci. To chyba każdego denerwuje. Ja też doświadczyłem kilka razy takich właśnie sytuacji. Jednym z najbardziej kuriozalnych było oczywiście zerwanie haka przerzutki w moim hardtailu gdzieś na podjeździe w Beskidzie Sądeckim, o ile dobrze pamiętam. Szczęśliwie dosłownie kilka dni wcześniej zakupiłem zapasowy hak, bo nigdy nie jeździłem z zapasowym hakiem i tak bezwiednie w zasadzie wrzuciłem go do plecaka z nadzieją, że może się nie przyda, ale okazało się, że się właśnie przydał, więc zapobieganie takim sytuacjom jest możliwe. Wystarczy tylko też oczywiście dobrze wszystko sprawdzić przed wyjazdem, stan naszego roweru, stan naszego ogumienia, stan naszych przerzutek, to wszystko jest oczywiste. Nie będę się tutaj rozwodził, bo każdy z nas na pewno to sprawdza, ale warto o tym pamiętać, żeby mieć zawsze w plecaku czy w sakwie rowerowej zapasowe jakieś elementy, nawet jak na krótki okres, na krótką trasę się wybieramy, no bo to zawsze może pomóc w takiej sytuacji. Frustracji oczywiście nie rozładuje w całości, no bo z tym to jest różnie, każdy sobie jakoś musi z tym inaczej radzić, ale na pewno umożliwi dalszą jazdę i sprawi, że wycieczka dojdzie do skutku. No, w moim przypadku tego urwanego haka udało się to naprawić, hak wymienić. Musiałem jechać już później ostrożnie. A co ciekawe, miesiąc później, kiedy kręciłem w Beskidzie Żywieckim, dokładnie ten sam hak urwałem też na podjeździe, ale miałem już dwa zapasowe, nauczony doświadczeniem, więc ta przygoda też zakończyła się dobrze. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie wy mieliście awaryjne przygody w swoich rowerowych wyprawach. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi, jak sobie oczywiście z nimi radziliście.
dotarliśmy do piątego punktu moich rowerowych frustracji dzisiaj. Wydaje mi się, że może Was zaskoczyć, chociaż w gruncie rzeczy mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że wielu z nas doświadcza podobnych uczuć. A mianowicie myślę tutaj o momencie, kiedy kończy się nasza rowerowa przygoda, czy to ta jednodniowa, tak jak w moim przypadku, czy kilkudniowa, może kilkutygodniowa, czy nawet miesięczna. I mamy już do pokonania niewielki, krótki odcinek, kilku kilometrów. Kilka chwil tylko dzieli nas od ukończenia rowerowej wyprawy. I wtedy w moim przypadku pojawiają się trzy rodzaje wrażeń. Po pierwsze złość, jeśli pętla, którą właśnie kończę, no nie okazała się taka, jak myślałem. To znaczy, że sądziłem, że będzie ciekawiej, albo że będzie lżej, a było bardzo ciężko, albo że przegapiłem jakiś ciekawy moment na trasie, albo że nie pojechałem tam, gdzie było warto. Wtedy taka złość się pojawia, że no jednak czegoś zabrakło. Ale zaraz obok tej złości pojawia się inne odczucie, a mianowicie nieodparta chęć, żeby wykręcić już kolejną pętlę. Już zaczynam myśleć o kolejnej rowerowej trasie, o tym, co można na niej będzie zobaczyć, jakie ciekawe miejsca spotkać. A nawet czasem zdarza mi się, że tę pętlę, którą właśnie kończę, już obmyślam na inne warianty, więc jest to bardzo, bardzo przyjemne odczucie, ale niestety towarzyszy mu również świadomość, że na kolejną pętlę, na kolejną wycieczkę rowerową będę musiał niestety chwilę zaczekać, że nie da się tego zrobić tak od razu na drugi dzień, no bo i człowiek zmęczony, siły musi zregenerować, kolejna wycieczka rowerowa, a może w moim przypadku odbyć się dopiero za kilka dni, tygodni, więc ten miks wrażeń podczas powrotu z każdej rowerowej wyprawy zaczyna mi towarzyszyć. I tak właśnie wygląda zestaw frustrujących sytuacji u rowerowego turysty w moim przypadku, ale wydaje mi się, że kilka z tych sytuacji, o których wspomniałem wcześniej, na pewno i Wam się zdarzyło, więc jeśli nie obawiacie się o tym wspominać, napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie frustrujące sytuacje Was spotkały. A jeśli na wiosnę planujecie swoje nowe rowerowe wypady, zachęcam Was do odwiedzenia mojego kanału. Znajdziecie tam już sporą bazę jednodniowych rowerowych pętli, głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskim, ale nie tylko. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnej rowerowej pętli, która już niebawem, zachęcam Was do subskrypcji. Kciuki w górę, także mile widziane, komentarze rzecz jasna również. A ja pozdrawiam Was bardzo gorąco, kręćcie dużo i wyjątkowo spokojnie i bezpiecznie tym razem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na wiosnę. Słuchajcie, nie wiem czy uwierzycie, ale podczas nagrywania tego odcinka zobaczcie co mi się przytrafiło. Jestem w lesie i mam niestety wszystko z przodu. Więc pech totalny. Nie wiem, czy to jakaś karma, że ten odcinek nagrywając takie coś mi się przytrafiło. Nie pozostaje mi nic innego, jak szybko zabrać się za wymianę tej dętki, dopóki jeszcze jest w miarę jasno. Do roboty. Udało się, wymieniłem dętkę, udało mi się zdążyć przed zmierzchem, więc teraz szybko już do domu.